współbraciach kapłańskie Chrystusowym, osoby żyjące we wspólnotach zakonnych, kochani w Chrystusie, bracia i siostry. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Takie pytanie postawię dzisiaj w słyszanej przed chwilą Ewangelii Jezus apostołom. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? To pytanie powtarzam dzisiaj w tym naszym diecezjalnym, metropolitalnym wieczerniku we Lwowskiej katedrze. Tobie i mnie, kochany bracie i siostry. Czy rozumiemy wieczernik? Kiedy apostołowie zostali zaproszeni przez Jezusa do wieczernika, oni nie rozumieli go tak, jak dziś my go przeżywamy. Oni poszli tam po to, aby przeżyć wedle wiary wieczerzę paschalną. Wieczerzę pamiątki wyzwolenia z niewoli egipskiej. Wieczerzę wolności. Cieszyli się tą wolnością. Ta wolność prowadziła ich nauką proroków. Ta wolność pozwoliła im słuchać Jana Chrzciciela. Ta wolność pozwoliła im spotkać na drodze swego życia Jezusa z Nazaretu. W tej wolności usłyszeli oni słowo: pójdź za mną. W tej wolności słuchali nowej nauki, jak powiedzą apostołowie, głoszonej z mocą. Nauki nowej miłości. Nauki, która mówiła o wolności. Ale tej wolności, która miała odnowić ducha. Przygotowali więc wszystko tak, jak nakazywała tradycja. Ale to właśnie tam, w tym wieczerniku, Jezus zaczął odkrywać przed nimi nowe spojrzenie na tę wieczerzę. To ten wieczernik stał się dla nich odkryciem kapłaństwa nowego przymierza, które jutro będziemy widzieli, jak spełnia się na krzyżu. A dziś spełnia się przy łamaniu chleba i przy pochyleniu się nad kielichem. A dziś spełnia się w słowach: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja, nowego, wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Za was, mówi Jezus, czyli za apostołów, i za wielu, czyli bracie i siostro, za ciebie i za mnie. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Zostawiłem wam siebie, czyli spełniłem słowa, którychście może nie rozumieli. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak może być z nami? W Słowie i w Eucharystii. I ten wieczernik, do którego oni przyszli, to nie tylko zrozumienie tego, co podsumowywali. Trudna jest ta mowa, gdy Jezus mówił:
o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi, oni tego nie rozumieli, ale wtedy tam zrozumieli, że po to jest nowe kapłaństwo, nowego przymierza, aby była obecność Chrystusa. Aby był pokarm na życie wieczne. Aby był On, przed którym może ugiąć się każde kolano. Istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Czy rozumiecie, do jakiego wieczernika zaprosił nas dzisiaj nasz pasterz, ksiądz arcybiskup? Do wieczernika przygotowanego dla Ciebie i dla mnie. Wieczernika ogromnej miłości, o której papież Benedykt powie: ten Bóg musi żyć w nas, a my w Nim. Czyli przyprowadzeni zostaliśmy do wieczernika, w którym dokonuje się komunia, zjednoczenie Boga z nami i nas z Bogiem. Rozumiesz to? Miejsce święte świętych pośród lwowskich kamienic, przy naszym rynku. Miejsce święte świętych. Miejsce obecności Boga, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, Twojego i mojego. Święty Jan Paweł II mówił: gdy będzie Wam trudno żyć, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenia i zawody, niech Wasza myśl biegnie ku Chrystusowi, który Was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy Wam ktoś, kto nigdy nie zawodzi. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia Waszego serca. On czeka na Waszą miłość i na Wasze świadectwo. Zobacz, święty Jan Paweł II wypełnił to miejsce tak piękną treścią. A tą treścią jest obecność Boga. A dopełnieniem tej treści jest Twoja i moja obecność przy Nim. Wtedy, kiedy będzie trudno i ciężko, jest On, Chrystus, gdzie? W wieczerniku. Jest po to, abyśmy mogli tutaj słyszeć Jego słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Rozumiesz? Wieczernik to miejsce pokrzepienia. To miejsce, gdzie Bóg wsłuchuje się w Twoje i moje słowa.
O jedno mogę dzisiaj prosić. Nie zapomnij o tym wieczorem. Nie zapomnij, że do niego drzwi są otwarte i że jest tutaj On. Syn Boży. Ale i nie zapomnij o tym, że wychodząc z tego wieczornika potrzeba, abyśmy zostawili w świecie świadectwo. I potrafili mówić: spotkałem Boga i to mi powiedział. A co powiedział? Może to, co powiedział Izraelowi: słuchaj, Izrael, Pan Bóg twój jest jedyny. Będziesz miłował Go całym sercem, całą duszą, całym umysłem, a bliźniego swego będziesz miłował jak siebie. Spotkałem Boga i to mi powiedział. Pozwólcie, moi drodzy, że na koniec jedno zdanie życzeń i dla kapłanów, i dla nas w tym wielkoczwartkowym wieczorze. Wszystko dałeś mi, Panie. Spraw, bym był darem dla innych. Niech to będzie życzenie dla nas kapłanów. Składamy na ręce księdza arcybiskupa. Niech to będzie życzenie dla osób zakonnych. I niech to będzie życzenie dla nas. Panie, wszystko nam dałeś, życie nam dałeś, wiarę nam dałeś, powołanie nam dałeś, siebie nam dałeś. Panie, spraw, abyśmy byli darem dla innych.